Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. Para prezydencka, także wiele organizacji, stowarzyszeń i fundacji przesyłają życzenia oraz podarunki dla najmłodszych, ale i tych starszych dzieci. Z okazji Dnia Dziecka 20 tysięcy paczek, tak zwanych pudełek szczęścia, przygotowała dla dzieci Caritas Polska. Do najmłodszych podopiecznych trafiły zabawki, książeczki i słodycze. Ponad połowę obdarowanych stanowią w tym roku mali uchodźcy z Ukrainy, mówi siostra Elwira Szwarc. Prezenty są jak zawsze wyczekiwane i wyjątkowe, wywołują niezmiernie dużo uśmiechu na twarzach naszych dzieci, a wiadomo, że nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka. Prezenty otrzymały także dzieci, które leczą się w Centrum Leczenia Mukowiscytozy Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Mówi profesor Dorota Sanz. To chwilę im pozwala zapomnieć o tych takim trudzie codziennej walki z przewlekłą chorobą. Niespodzianki dla dzieci przygotowało także Wrocławskie Biuro Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi ksiądz dr Andrzej Paś. Zaprosiliśmy rodziców i dzieci do tego, żeby wspólnie spędzić czas. Były to warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, również zabawy balonami. Po to, żeby zintegrować właśnie rodziny, które dzisiaj potrzebują tego czasu dla siebie. W ramach dzisiejszego święta dzieci z Pomorza miały okazję odbyć rejs statkiem, mówi metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Rejs trwał ponad 2 godziny, dzieci się bardzo fajnie bawiły. No to jest takie wspaniałe święto dzieci, chcieliśmy właśnie, żeby tak się stało. Jest około 500 dzieci, z czego blisko 200 to z Ukrainy. Taki rejs to wielka radość i niezapomniane przeżycie dla najmłodszych. Najciekawsze co dla mnie było to, że mogliśmy się wychylać za burtę i patrzeć jak fale się podnoszą. Robiliśmy różne zadania i dostawaliśmy pieczątki. Para prezydencka spotkała się dziś z dziećmi w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Po co to robimy? Po to, żeby wszyscy wrócili z wakacji bezpiecznie, po to, żeby na wakacjach nic złego nikomu się nie stało i po to, żebyście wy na przyszłość byli jak najbezpieczniejsi. Nie zabrakło także życzeń od pary prezydenckiej. Życzymy wam więc przede wszystkim zdrowia. Życzymy wam, byście mieli szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo, byście zawsze czuły się kochane. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią dzieci i młodzież w dniu swojego święta znów zasiadły w ławach sejmowych. Otwieram obrady 28. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dni sejmowe na sali plenarnej nie brakuje emocji, mówiła do młodych parlamentarzystów marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Oprócz tych owocnych obrad życzę wam wspaniałego świętowania. W obradach 28. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczył rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Tutaj tworzy się prawo i tutaj tworzy się wasza przyszłość. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki odniósł się do tytułu tegorocznej sesji. Było nim pytanie, jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla ciebie ważne? Skoro udało się wam położyć pomost pomiędzy wartościami, które przyświecały żołnierzom największej podziemnej armii świata, Armii Krajowej, i żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy walczyli o Polskę wolną i niepodległą, a współczesnym czasem, a XXI wiekiem, to znaczy, że jesteście bardzo zdolni. Młodzi parlamentarzyści debatowali również nad projektem uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie spopularyzowania wartości i dziedzictwa żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W celu zachęcenia młodego pokolenia do pogłębienia wiedzy historycznej o żołnierzach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych postulujemy, aby nauczyciele historii kładli większy nacisk na omawianie skutków działań żołnierzy podziemia niepodległościowego i wyciąganie z nich wniosków oraz przedstawiali na ten temat w sposób ciekawy. Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty zbierają się m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i w Czechach.